Może. Dla mnie osobiście to nie ma czego świętować, bo nie mamy już niepodległości, więc to raczej powinno się nazywać wspomnieniem niepodległości utraconej no, w 2009 roku przy traktacie z Lizbony, a później resztki wyprzedawane po kawałku w kolejnych latach. Więc muszę jesteśmy panu tylko autonomiczną prowincją, autonomiczną prowincją Brukseli, więc niepodległość, jak sam nas wskazuje, to jest wtedy, kiedy się nie podlega pod czyjeś regulacje. Jeśli mamy dyrektywy, które musimy wdrożyć, jeśli mamy ograniczenia, których musimy przestrzegać, nawet jeśli w Polsce wszyscy by się zgodzili, że ich nie chcą, prawda? I tak mamy takie zobowiązanie, no to znaczy, że nie jesteśmy już krajem niepodległym. Czy wczoraj zupełnie przypadkowo natrafiłem na wypowiedź i kto wie, być może ją dzisiaj wykorzystam w programie Forum, na który już zapraszam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, na wypowiedź świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To jest wypowiedź z 2009 roku, jeszcze zanim, notabene z 11 listopada, więc zanim ten traktat lizboński wszedł w życie i zaczął obowiązywać. I tam prezydent mówi wprost, że jeżeli ten traktat lizboński będzie przestrzegany tak, jak go podpisywaliśmy, w tym duchu i w tym nastawieniu, i będzie stawiał na państwa suwerenne, ale zrzeszone, a nie na federalizację, to jest naprawdę super dokument. No to już jest bardzo, po pierwsze, naiwne tłumaczenie, bo to w oczywisty sposób zmierzało do większej federalizacji i większego podporządkowania krajów członkowskich. Właściwie tej niepodległości, tą niepodległość już ograniczyliśmy wcześniej w ogóle, wstępując do Unii Europejskiej, bo już wtedy podporządkowaliśmy się pod pewne regulacje pochodzące z zewnątrz, spoza naszego kraju, nad którym polski suweren nie ma kontroli. W związku z tym już wtedy nie byliśmy w pełni niepodległym krajem, ale bardziej autonomicznym. To się niepodległość może być stanem do jakiegoś tam w jakiejś mierze stopniowalnym, tak? Natomiast traktat z Lizbony przesunął te granice jeszcze dalej. No, było to oczywiste dla znacznej części komentatorów z prawej strony, że to tak się skończy, jak się właśnie kończy, tak? Że to się skończy podporządkowaniem. Zresztą w traktatach jest zapisana zasada ciągle pogłębiającej się integracji, więc właściwie zgadzając się na te traktaty, zgadzamy się na to, że integracja musi postępować dalej i dalej. Tam nie ma nic o Europie Ojczyzn. Oficjalnym dokumentem Unii Europejskiej, który mówi o tym, jak się ma rozwijać, jest manifest z Ventotene, który mówi, że państwa narodowe muszą być zniszczone. W związku z tym kierunek marszu jest postanowiony i to nie należy takich mrzonek podtrzymywać, bo podtrzymywanie mrzonek jest szkodliwe. No, albo nam się to podoba, że to niektórym się pewnie podoba, tak, że jesteśmy po prostu prowincją Imperium Brukselskiego, to okej, no to wtedy zostajemy. Jak nam się to nie podoba, jeśli ktoś jednak ceni sobie niepodległość z tych czy innych powodów, na przykład dlatego, że to imperium, do którego się zapisaliśmy, jest nie do końca zdroworozsądkowo zarządzane, no to powinien się po prostu wypisać i renegocjować co najmniej te traktaty. Inaczej nie będzie. Znaczy nie będzie takiej Europy, jak my chcemy, jak o jakiej prezydent Kaczyński tam opowiadał. Nie było takiej Europy, nie ma i nie będzie. Z całą pewnością ja zaryzykuję to stwierdzenie, do zupełnie innej Europy wstępowaliśmy. Ona jest zupełnie inna w tej chwili. To jest oczywiście kolejna rzecz, często podnoszony fałszywy argument, że Polacy się na to wszystko zgodzili. No, nie do końca, bo zgodziliśmy się tak naprawdę na coś innego. Oczywiście nie mam większych złudzeń, że gdyby tam w referendum poddać pod głosowanie w Polsce dowolnie upokarzające warunki kontraktu z Unią Europejską, to Polacy i tak by je w większości zaakceptowali. Mam niestety takie smutne przeświadczenie, ponieważ wszyscy politycy wymawiają im, że członkostwo w Unii jest bezalternatywne. Znaczy, że inaczej to tylko Rosja i stepy tam akermańskie, prawda? I już nic nas dobrego nie czeka ze strony własnej niepodległości. Więc no, jeśli z takim przeświadczeniem podchodzimy, no to już się musimy zgadzać się na każde złe warunki. Natomiast rzeczywiście fakt jest taki, że nie zgodziliśmy się na te konkretne warunki, w jakich obecnie egzystujemy. Zwłaszcza, że one i tak bywają naruszane nawet względem tych niekorzystnych traktatów, które podpisaliśmy pierwotnie, bo na przykład no, znana sprawa z tym sądownictwem, prawda? No, niezależnie od tego, jak krytycznie oceniam pomysł ustanowienia Izby Dyscyplinarnej, no to ewidentnie no, jest to kompetencja państwa członkowskiego. A tymczasem za to właśnie jesteśmy tam poniewierani przed unijnymi sądami. W związku z tym nawet to, na co się podpisaliśmy, i tak nie jest przestrzegane. Więc to jest kolejna sprawa. No ale kładąc wszystkie mocne karty po stronie przeciwnika w rozgrywce międzynarodowej, trzeba się tego spodziewać. No, polityka międzynarodowa nie opiera się na wartościach, sentymentach, wdzięczności, poczuciu przyzwoitości czy czymś takim, tylko na interesach, na takim transakcyjnym podejściu. Więc jeśli ktoś tego nie rozumie, no to odbiera bolesne
wczesną lekcję, tak jak my ją odbieramy. Panie pośle, są tematy, które są wywoływane specjalnie, niektóre są wywoływane sztucznie, to można do tego podchodzić w różnoraki sposób i różnorodne opinie i tematy do tego wszystkiego wrzucać, ale nie w tym rzecz. Upraszczając, pan z całą pewnością pamięta te zmiany, nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego w kwestii terminów dotyczących zwrotów nieruchomości, jak również wnoszenia spraw o nabycie tychże nieruchomości. Co się dzieje w tej chwili na linii Polska-Izrael? Bo jakimś dziwnym trafem zrobiła się cisza. Ta nowelizacja, ta zmiana miała doprowadzić niemalże do czwartej wojny światowej. Mieliśmy być przez wszystkich napiętnowani i negowani, a finalnie jakimś dziwnym trafem zrobiło się cicho i spokojnie. No być może tam inne zmartwienia wyszły na plan pierwszy. Nie obserwowałem międzynarodowych reperkusji tego. Ja byłem krytykiem tego z powodów przede wszystkim wewnętrznych, tak, że to my własnym obywatelom przecież ograniczamy w ten sposób możliwość dochodzenia sprawiedliwości. To uderza w naszych ziemian, w naszych bezprawnie wywłaszczonych obywateli przez komunistów. Więc to ja z tego powodu jestem przeciwny. To, czy tam Izrael szczeka z tego powodu, czy nie szczeka, to mnie szczerze mówiąc tam mniej interesuje. I rzeczywiście nie śledziłem tam dalszych losów tego zamieszania. A patrzy pan na to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej? No tak, staram się obserwować. I co wynika z tych pańskich obserwacji? No wynika, że po raz kolejny niestety trochę podeszliśmy do tego zbyt nonszalancko. To znaczy nawet ta, już nie mówiąc o postawie opozycji, która w totalne oszołomstwo poszła i chciała otwierać granice i wpuszczać, a później sprawdzać, kto to przyszedł, to pewnie to nie bez wpływu zresztą ta narracja była na postępowanie rządu, no ale to, że pozwalamy sobie na takie harce tam, że ludzie na oczach naszych żołnierzy niszczą naszą granicę, nasze urządzenia graniczne i właściwie żadna kara ich za to nie spotyka, to jest moim zdaniem bardzo niewłaściwe. To jest zapraszanie innych do testowania naszej cierpliwości i jeszcze Bóg wie, do czego oni się posuną, jeśli będziemy ich tak dalej zapraszać do tego, żeby sprawdzali, co jeszcze wolno zrobić tam, czy wolno uderzyć polskiego żołnierza, czy wolno w niego rzucić kamieniem, czy wolno przewrócić słupek. No okazuje się, że wolno, tak, ale to być może w takim razie wolno też wjechać czołgiem na polskie terytorium i też tylko poprosimy grzecznie o opuszczenie, a jak nie posłuchają, no to wystosujemy jakąś bardzo stanowczą notę protestacyjną. Obawiam się, że przekroczyliśmy już punkt, przy którym powinny paść pierwsze, co najmniej ostrzegawcze strzały tam na granicy i zostać użyte środki przymusu bezpośredniego dla obronienia tych urządzeń granicznych. No nie powinni żołnierze bezczynnie patrzeć, jak niszczona jest granica. To nie jest panie pośle, w międzyczasie, mimo tego, że strona Federacja Rosyjska zaprzecza tym informacjom, zaprzecza stanowisku Aleksandra Łukaszenki, to jednak dostawy gazu, jeśli chodzi o ich metraż, o 1/3 został zmniejszona. Właściwie, no tak, dobrze mówię, 33%. No pewnie to nie bez związku, pewnie szykuje się jakaś większa ofensywa, znaczy wymiana ciosów w tej sprawie. No jeśli nasi tutaj sąsiedzi Białorusini i ich sprzymierzeńcy Rosjanie już wdepnęli w taką wrogą wobec nas politykę, to będą się starali te wymiany ciosów wygrać. No my będziemy wygrażać im po swojemu, tu sankcjami, tu prawda, zamykaniem granic, a oni tam po swojemu. No, trzeba sobie dobrze przekalkulować te wojny i co jesteśmy w stanie zrobić i jak powinniśmy się zachować. No, już nie mówiąc o tym, że może warto było też przemyśleć pewne rzeczy wcześniej, zanim do tego doszło, bo nasza konsekwentnie wroga postawa wobec Białorusi, która no balansowała, próbowała przez jakiś czas balansować między Zachodem a Rosją, no skończyła się chyba tym, że wepchnęliśmy ją jeszcze głębiej w objęcia Rosji i właściwie nic nie zyskaliśmy na tej naszej wojowniczej postawie, żadnych celów nie osiągnęliśmy, a wręcz przeciwnie, zaraz możemy mieć wojska rosyjskie na granicy, no, dotychczas granicy białoruskiej. Już tam takie zapowiedzi było słychać ze strony Łukaszenki, bo on sam to nie czuje się chyba zbyt pewnie w tym sporze i ewidentnie tam jest wypychany do tego sporu przez Putina również.